Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Witam Państwa w Radiu Gozdawa. Rafał Kwoliński się kłania. Dzisiaj w drugiej części rozmowy z Markiem Banym będziemy poruszać kwestie dotyczące ekologii i różnic między wędkarskim światem we Włoszech a w Polsce. Zapraszam Was bardzo serdecznie do posłuchania tego wywiadu. I w Polsce jest jeszcze jedna rzecz taka, którą ja ostatnio obserwuję, której we Włoszech jest zupełnie odwrotnie, czyli na przykład my próbujemy w jakiś tam sposób wprowadzać ryby, które jakby w naszym środowisku nie żyły, tak? Bo na przykład we Włoszech sum jest uważane za jednego z największych szkodników i to jest największy powód tego, że na przykład w Warno my tych ryb mamy coraz mniej. A drugą taką rybą jest ten sumik karłowaty, który jest takim zwierzęciem, które najszybciej się rozpowszechnia na świecie, najbardziej inwazyjnym, który gdy dotrze do Polski, pewnie już jest gdzieś tam i go trzeba od razu zemplić. Od dawna jest. I to są ryby, które na przykład wyjadają ikrę. Czy na to należy również zwracać uwagę? Czyli należy tworzyć jakieś takie warunki dla tych ryb, obojętnie gdzie to, czy to będzie, czy to widzisz tą akcję Sandacz na Warcie, która jest piękna. No Sebastian mnóstwo pracy i energii włożył w to. Właśnie, że trzeba tworzyć, trzeba pomagać rybom, tworzyć takie miejsca, gdzie one mogą spokojnie się rozmnażać, aby ten narybek przeżył, tak? Bo bez tego nie będzie, bo ryby, środowisko się w jakiś tam sposób obroni, to oczywiście możemy mówić, że wędkarze przyjdą, wyłowią, rybacy wyłowią, bo tak to też jest możliwe, bo na przykład w miejscowości, gdzie ja mieszkam, było takie jezioro, które było opanowane przez kłusowników, które jest troszeczkę oddalone, no i w pewnym momencie rybacy powiedzieli koniec, już tutaj kłusowników nie będzie. Wiesz co zrobili? Ciągali sieci w jedną i w drugą stronę i powiedzieli koniec, tutaj już nie będzie kłusowników, bo tutaj już nie ma ryb. To też się zdarza, ale my na to wpływu nie mamy. My musimy edukować, przede wszystkim starać się edukować. Musimy tłumaczyć, że na przykład ryba, aby dorosła do jakichś rozmiarów, to musi żyć kupę lat, aby im wytłumaczyć, że nie wszystko zabieramy. Zabieramy tylko te osobniki, które się nadają do zabrania, czyli nie są jeszcze zbyt duże ani zbyt małe, i tak dalej, bo nic więcej nie możemy zrobić, bo tego się nie zmieni niestety. No ale wiesz, to jest piękna myśl, piękna idea, natomiast życie stoi skrzeczy. Ja mam sytuację taką, że wpuszczamy niewymiarowe ryby i one nie doczekają przyszłego roku. Nie ma szans, bo nie ma takiej możliwości, bo oni w 3 miesiące pochłoną te ryby. No i koniec, tylko zostaną te, które nie dadzą się złowić na haczyk. No i tak to wszystko toczy się. Nie nadążamy wbrew temu, bo przecież co roku każde koło co roku zarybia swój akwen, no, swoje tak. Akweny, więc te ryby powinny bokami wyłazić z nie tej jest tak wody. Do końca, bo jest jeszcze zarybiania. Wiesz, że takie nieodpowiednie zarybianie ryb może wprowadzić o wiele więcej złego dla środowiska niż dobrego. Wszystko powinno się odbywać pod jakąś tam inspekcją ichtiologów i osób, które tym się zajmują. Najpierw w danym akwenie powinna zostać przeprowadzona tak zwana wizja czy rekonstrukcja tego, co się w tej wodzie znajduje. Dlatego, że jeżeli na przykład w wodzie jest zbyt dużo drapieżnika, a nie ma ryby białej, no to bez sensu jest spuszczanie ryby białej po to, żeby te drapieżniki miały co jeść, tak? Bo wtedy będziemy mieli tylko drapieżniki. Czyli ten poziom musi być zachowany, bo niejednokrotnie, o czym ja czytałem właśnie w takich poważnych artykułach i to już nawet z lat 70., gdzie takie nieodpowiednie zarybianie może spowodować o wiele więcej złego
niż dobrego. No to masz Także to rację. też jest bardzo ważne. Rozmawiałem z profesorą z IRSiU, z Instytutu Rybactwa Śródlądowego, no i tam z panem Tadeuszem żeśmy dyskutowali sobie do jakiegoś jednego z programów. No i jak to bywa wśród naukowców i też ludzi, którzy zajmują się wędkarstwem. Tak na dobrą sprawę nie widać, nie można policzyć, ile tych ryb jest w danej wodzie. Barany, które są na pastwisku, krowy, byki, tak, ale są tak da zwane się odłowy wszystko kontrolowane. Policzyć. No tak, ale to jest pewien przelicznik, pewna statystyka i tak dalej, i tak dalej. Więc dalej to tylko jest szacunkowe określenie, ile na metr sześcienny, czy tam na hektar może przypadać określonych gatunków ryb. Z nimi to rozmawiałem i to jest właśnie trudny aspekt, bo tego nie widać. Myśmy stracili tutaj w kole jeden akwen, który był taki na uboczu. I tam był łupiony nie tylko przez naszych wędkarzy, ale przez ościennych też z innych gmin, jak i też terenów kół. No i straciliśmy go, dlatego że nasz okręg zapomniał złożyć dokumenty i przedłużyć sobie dzierżawę tegoż akwenu. No i ten akwen został przejęty w ramach jakiegoś tam przetargu, między innymi przez jednego z naszych też i członków naszego koła. No ale jako to prywatna firma, więc tym terenem zagospodarował. No i co? No i okazało się, że jak spuścili wodę i no zaczęli odławiać te ryby, żeby tak na dobrą sprawę zobaczyć, bo to jest przejęcie przez nowego użytkownika akwenu, żeby zobaczyć, no to naprawdę były piękne ryby. Piękne ryby. Nawet niektórzy byli zdziwieni, że amury takie piękne tam dorosły i dużo innych drobnych ryb, tony były. Nie wiem, nie pamiętam, czy z 2 albo 3 tony były, a to nie był duży akwenik. Może z hektar tam ma z groszami, nie więcej, może 2. Czyli widzisz, niejednokrotnie, a to przede wszystkim wśród nas wędkarzy panuje taka opinia, że jak idziemy na ryby, rzucamy wędki, nic nie bierze, to znaczy, że nie ma tam ryby. To jest absolutna bzdura, bo te ryby trzeba umieć łowić. I to jest to, co powiedziałeś, to jest jeden z tych z dowodów na to, że ryba to jest taki cwany zwierz, tak? I ciężko ją podejść, a są takie gatunki, które już zupełnie ciężko podejść, i między innymi amur. I one przetrwają. Także cieszę się z tego, widzisz. I to jest dowód na to, że my cały czas musimy się uczyć, tak? I całe szczęście, że my, wędkarze wyczynowi, mamy tą wiedzę taką troszeczkę większą na temat łowienia tego ryb od tych takich zwykłych wędkarzy niedzielnych, czy jak to się w Polsce nazywa, tych, którzy idą po mięso. Dlatego, że wtedy to by było już zupełnie, wiesz, super. No tak. Ale zobacz, wracamy niby 2 osobne tematy. Ekologia, wędkarstwo, kłusownictwo i tak dalej. Ale zaczęliśmy od wiedzy na zakresie mat, gdzie to jest produkowane i tak dalej. I wracamy ciągle do tego samego jednego wspólnego mianownika. Mianowicie i takiej części wspólnej tych, jakby wydawało się, niespójnych tematów, mianowicie edukacja. Ciągła edukacja, ciągłe powtarzanie. Tak jak myśmy nagrali już programy wcześniejsze o tyczkach, to też jest taka edukacja. Ta informacja jest ciągle potrzebna. I wiesz co, najbardziej mnie tylko jakby troszeczkę irytuje, że jest dużo rozpowszechnianej takiej złej informacji, takiej, która jest nieoparta o nic. Tak, bo mi się wydaje, bo byłem i zrobiłem i jest super. Nie, ale edukacja zawsze będzie ważna, Rafał. I dzięki za te twoje radio. Ja myślę, że im więcej będziesz zapraszał osób, nie mówię takich jak ja, bo ja to jestem nikt, ale właśnie takich profesorów, ichtiologów, którzy zaczną tłumaczyć. Im więcej
i być może i więcej osób uda ci się przekonać do tego, żeby zabrać te dzieci tak jak ty robisz nad wodę i być może nie tylko pokazać im, że tam są ryby i nauczyć się łowić, ale wytłumaczyć im, dlaczego one tam żyją i co trzeba zrobić, żeby były szczęśliwe, bo to jest też bardzo ważne. To, bo my być może następny program, jak się musimy zacząć rozmawiać o tym, co zrobić, żeby ta młodzież i te dzieci wróciły nad wodę, żeby No zaczęły tak, łowić tak. ryby, Ja już przeżywam problem, ja już bo przeżywam już problem wkrótce się ogromny. okaże, Nie będzie z kim. Że nie będzie tematu kłusownictwa, nie będzie Tak, tematu tak. wyławiania ryb, bo nie będzie miał kto tego robić. I Tak. to dzisiaj jest tam taki duży problem, Tak, który tak. musimy się zająć. I ta edukacja właśnie jest bardzo ważna, tak? Że można spędzać czas w sposób o wiele lepszy, być może atrakcyjniej niż na przykład przy PlayStation czy przy komputerze. Na łonie natury, być może łowiąc ryby. Ale to musimy jako dorośli wyciągać ich z tego zakamarka. I następnym razem porozmawiamy, jak to zrobić. Być może zaprosić jeszcze kogoś i w trójkę czy w czwórkę postaramy się pomóc. Ty masz na pewno pomysły, bo ja widzę, że ty cały czas gdzieś tam próbujesz to robić, gdzieś tam cały No, czas ja tej mam grupy już młodzieżowej problem, prowadzisz. wiesz, taki, tak mówiąc szczerze, to ja już mam problem, bo moich dwóch najfajniejszych, z którymi liczyłem to, że będą naprawdę znakomicie łowić ryby, no to straciłem rok, ogromny rok, a to akurat 14-latkowie, teraz przechodzą do 15-latków i tak na dobrą sprawę już kończą jedną kategorię, w której nie osiągnęli zbyt wiele, tylko dopiero zaczęli się rozkręcać, coś wygrali, jedne, drugie zawody i ten rok mi zabrał ten i teraz będę No musiał tak, ale ich mówimy tutaj. przekroczyć, nie, będę ich musiał teraz powrotem namówić, żeby oni Brawo, chcieli. tak. Bo Tak, to to jest jest. trudna teraz rzecz, bo już mi rodzice sygnalizują, że no nie wiadomo, czy on będzie chciał, bo on na razie to, on tamto. No i już jest ten. A chłopaki mają potencjał. No oczywiście, pomijam drugą stronę, gdzie jest zafiksowany bez względu na to, czy jest COVID, czy nie ma COVID-u, on się przygotowuje, on chodzi, on stara się utrzymać jakąś formę. No i te dwa światy muszę teraz jakby skoordynować. No i to faktycznie z młodzieżą jest duży, duży, ogromny problem. Ale Ale... to tutaj mówisz o wędkarstwie wyczynowym, czyli cały czas o zawodach, o startach, o tym Ale rozwijaniu później, się ale sportowo, później, bo tutaj ale mówimy później będę o miał, sporcie, ale ale później będę miał trzeba zaraz zacząć od czwartki i czegoś. piątki, ale ja już w czwartki i piątki zaraz w marcu zaczynam ze swoimi instruktorami pracę i też ramówkę radia będę musiał zmienić, bo będziemy z nadwody robić z pracą z młodzieżą i też taki właśnie materiał będziemy No i fajnie, przygotowywać. super. Ja pamiętam, jak bo my jesteśmy w podobnym wieku, że pamiętasz, na Dzień Dziecka u mnie w szkole zawsze były zawody wędkarskie. No tak. Nikt nie umiał, nie potrafił łowić. Każdy miał jakąś wędkę, gdzie znalazł kawałek kija. Wszyscy jechali łowić. I to były piękne czasy. To były takie początki tej wędkarskiej przygody, tak? Teraz tego nie ma. Chociaż Jest jedna piękna impreza, bo w tym roku, nie wiem czy ty pamiętasz, ale na pewno, jest coś takiego jak taka organizacja szkolna, szkolny klub sportowy, czy tam związek sportowy i Szkolny Związek Sportowy, o tak to się nazywa, i on nawiązał współpracę z Radą do Spraw Młodzieży. I szkoły będą mogły ten, a na tą imprezę wcześniej przyjeżdżało do Opola, powiem ci, że rok w rok, bo byłem tam na dwóch czy trzech imprezach z młodzieżą, tam przyjeżdża prawie 120-130 dzieciaków w różnych przedziałach wiekowych. No, to ci powiem teraz tak, że tu jedna ze szkół średnich, która rolniczach tak zwany Polski, co rok organizuje takie zawody wędkarskie, zawsze tu organizuje Cassini i często prosi mnie o pomoc i ja tam co roku jestem. Tam jest też około 150 osób, bo przychodzą prawie wszyscy.
technika łowienia jest dowolna i to jest tyle zabawy, że ja niejednokrotnie się zastanawiam, czy oni mają więcej zabawy, czy ja, patrząc na to, co oni tam wyprawiają i co oni tam robią. Ale to jest fajne i ciekawe i wtedy podejdziesz i to jest właśnie, ja myślę, że klucz do tego, bo zauważyłem, że na przykład inaczej założysz im robaka i złowią tą rybę, może pierwszą w swoim życiu. I to jest ten taki bakcyl, żeby później wrócić na tą wodę i spróbować. Nieraz bardzo mało potrzeba, tak? Bardzo mało potrzeba do tego, aby kogoś zachęcić do czegoś, tak? Bo wędkarstwo wyczynowe, ja myślę, że tu, widzisz, to jest tak trochę jak z piłką niejednokrotnie, że być może należy się urodzić, aby być wielkim mistrzem. Bo ja patrzę na niektóre osoby i próbuję robić to samo, co one i niestety mi nie wychodzi. Dla nich to jest z jakąś tam, wszystko wychodzi z jakąś tam łatwością. No ale to jest ta pasja. To jest ta pasja, bo ten sport, który tutaj we Włoszech jest troszeczkę inny, o czym już wspominałem, że my idziemy na te zawody po to, aby spotkać się, aby być razem. No właśnie, aby pożartować Marku, jeden z drugiego, ale aby po... Wiesz co, ja tak już któryś raz rozmawiamy o ten, ale uważam, i bo też jeździłem na Mistrzostwa Świata, uważam, że nam brakuje takiej wymiany sportowej, wyjeżdżania, poznawania, bycia na różnych zawodach. Nie tylko takich, wiesz, że tylko pewna elita, pewna grupa pojedzie. Za mało mamy takiej wymiany sportowej, międzynarodowej. Nawet tutaj na granicach Polski, Czech czy Słowacji, już nie wspomnę dalej. Ale to Rafał, no odpowiedź jest bardzo prosta na to. Te nasze wędkarstwo to przecież jest wyczynowe, bo o nim teraz mówimy, to przecież jest ogromny koszt, tak? I zdaję sobie z tego sprawę. Teraz jeszcze te wyjazdy, niewyjazdy, sobie to wyobraź, to rzeczywiście będzie i już jest, że to jest sport dla elit, czego ja, wiesz, tak jak nie, czy zauważyłeś, ja napisałem na stronie, że Italika po raz pierwszy w historii sprzedała wszystkie wędki, jakie były wyprodukowane, dlatego że odważyli się zrobić coś, co jest ceną jakościowo to samo, co było, a o połowę tańsze. Być może tą drogą płyną też inne firmy i przestaniemy mówić o tym, że trzeba być milionerem, aby zacząć wyczynowo łowić ryby. Bo tak jest. Na dzień dzisiejszy tak jest, bo tu już nie chodzi tylko o tyczki, o wszystko. To sam chyba zdajesz sobie sprawę, jakie to są ogromne. No wiem, ile mnie to kosztuje. A nie tylko. Później w Polsce jest jeszcze ten problem, z którym tutaj my we Włoszech akurat nie mamy tego, czyli to całe robactwo, które wywozicie na zawody. We Włoszech akurat tylko na niektórych akwenach można używać ochotkę i tylko przez najwyższe ligi, reszta ma zakaz, chociaż i z tym walczymy. Zostały złożone 2-3 petycje, aby całkowicie zabronić używania ochotki, bo ona tutaj we Włoszech, w Polsce kosztuje dużo, a tutaj kosztuje chyba gram złota, chyba więcej kosztuje, mniej kosztuje. I cały czas jest ta walka właśnie o to, żeby te wędkarstwo, bo jak ty przyciągniesz takiego chłopaka, bo o tym zaczęliśmy, czy... Wiesz co, największy problem to nie jest jakby w przyciągnięciu, tylko jest problem w tym, że u nas nie ma systemu. Nie ma systemu takiego wspierania tych działań wędkarskich, bo u nas ciągle w Polskim Związku Wędkarskim w kapitanacie jest dyskusja na ten, czy młodzieży przyznać pieniądze, czy nie. No bo za dużo młodzież jeździ, albo za mało kapitanat ma pieniędzy. I proporcje... Ja kiedyś napisałem... Kiedyś były takie proporcje, że ja się bardzo zastanawiam, bo mamy składkę podstawową, ale też i mamy na zagospodarowanie wód. I to jest ogromna składka. I działacze, którzy są w zarządach, potrafią tak zakombinować, i to, bo to wiem z doświadczenia, że potrafili przesunąć środki
na swoje inne działania i wynagrodzenia z puli, która była właśnie na zagospodarowanie wód. A ci, którzy mają z tych składki, z tej 40% czy tam 60% tej podstawowej składki, która tam jest 100 zł, no to proszę cię, to są zachwiane w ogóle proporcje tego wszystkiego. Więcej wydajemy pieniędzy na zagospodarowanie wód, teoretycznie, niż na taką statutową działalność, którą mamy, czy to sport, czy to praca z młodzieżą, czy to w ogóle rozwijanie tego stowarzyszenia i tak dalej. Nie, to jest absolutnie, ja ci powiem tak, 2 czy 3 lata temu po Mistrzostwach Światowych w Włoszech, gdzie drużyny Under 25 i Under 20 no nie popisały się i nie miały jechać na Mistrzostwa Świata, które później wygrały. Under 20 wygrała, dlatego że nie osiągnęli jakiegoś tam wyniku. Ja pozwoliłem sobie napisać list do prezydenta Polskiego Związku, do prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego i do dyrektora do spraw szkolenia, że to jest absolutna bzdura, że to, co oni robią, to przekracza jakiekolwiek myślenie logiczne, którego nie ma nigdzie na świecie. No dokładnie, też z tym dyskutowałem. Ty możesz zabronić seniorom, dlatego że oni mogą sobie za swoje pieniądze pozwolić, ale dzieciom ty nie możesz zabronić, nie możesz zabierać im pieniądze, które tu musisz mieć przeznaczone w puli z roku na rok. To, że w tym roku wypadli źle, wypadli, bo zdarza się. Mhm. Przecież największy mistrzowie w innych dyscyplinach sportowych też nie zawsze mają jakiś tam rok dobry, czy wiesz, rewelacyjny. Mm-hmm. Także, ja widzisz, od razu się burzę, dlatego że dla mnie najważniejsze jest w tym wszystkim, że te pieniądze, obojętnie jakie i skąd, ze składek czy nie ze składek, przede wszystkim powinny być przeznaczone dla młodzieży i dla dzieci. Na ich szkolenie, na obojętnie na co. Mm-hmm. A nie na wynagrodzenia, bo przecież wielokrotnie słyszymy, że jakiś tam prezes czy ktoś, to jakaś jest funkcja społeczna. To niech będzie społeczna. To niech będzie społeczna, a nie, że ty później sobie bierzesz jakieś dodatki, diety za to, za tamto. Nie. Bo to się w głowie nie mieści absolutnie. Słuchaj. No tak, tak jest. I z tym, ale to taki pokrój ludzi jest. Niestety, bo to jest zależy nigdy, od ludzi. Ja wiem, że mało jest. Ja na przykład nie chcę sobie przypisywać pewnych rzeczy, ale na przykład było tak, że jak tutaj we Wrocławiu byłem w grupie, która tutaj razem z pełnomocnikiem pracowała i ja byłem od młodzieży, no i mieliśmy możliwość wypisywania sobie diet za to, że przyjeżdżaliśmy na zebrania. Ani razu nie skorzystałem z tego. Nie przypisuję sobie to jako rzecz taką, nie, że jestem taki właśnie, święty i tak dalej. Ale to nie... powinna być normalność. No to właśnie. To powinna być normalność. To nie powinno być nawet dyskusji na ten temat, bo jeżeli ja się na coś zgadzam, to ja idę po to, aby pomagać, a nie po to, żeby wiesz, żeby mieć z tego cokolwiek. No i tyle, no. Ale ja myślę, że do tego tematu wrócimy. Dzisiaj się nagadaliśmy już, no, tyle, dokładnie. Że nie, i tak będziesz musiał podzielić to na dwie części. Ale widzisz, zawsze znajdziemy jakiś temat do rozmów. Ja mam nadzieję, że jeszcze ktoś będzie, abyśmy mogli podyskutować, że zrobimy jakieś takie... Ja zaproszę kogoś, osoby. Muszę tylko zsynchronizować, zsynchronizować muszę ten. Jak będziesz chciał mi na przykład kogoś podpowiedzieć, to nie ma problemu, bo to jest najgorzej, żeby tak zsynchronizować czasy u ciebie. No, ale ja tak. Zawsze, ja ci powiedziałem, ja dla ciebie po 19 dobrze. Czas mam zawsze, tak? Dobrze. Później po 21 dla żony, także o kurde, już faktycznie nie, się zbliża czas żony. No, tak. No jeszcze musisz się przyszykować dla żony. Dobra, tak. To kończymy. Ten fragment wytniemy o żonie. Natomiast moim i państwa gościem dzisiaj był Marek Bany z zimnej czy słonecznej Italii. Tam dzisiaj był taki dzień, w którym się mówi we Włoszech, że jak będzie słońce, to zima już nie odeszła. Natomiast jeżeli będzie padało, to znaczy, że jesteśmy w środku zimy. Dzisiaj było 20 stopni, słonecznie, zimy nie ma. Brawo. Dziękuję. Dziękuję ci. Dziękuję. I do usłyszenia. Trzymaj się. Radio Gozdawa.
Zawsze na rybach.